To jest podcast Bhakti Kwadrans. Radę, 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 sam Sri Radę. Radę, 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 Govinda, radę, radę. Tekst jest inspirowany naukami Vaishnava Chandan Goswamiego. Ścieżka miłości czy ścieżka strachu. Ludzie mówią, że mistrzem duchowym jest ten, który jest uczony i zna Pisma Święte oraz rozumie istotę słów Pana. Pisma Święte są ważne, ale czuję, że bez bhajanu, czyli głębokiej medytacji nad rozrywkami Pana, wszystkie pisma i ich instrukcje są nieskuteczne i suche. Dopóki nie dojdzie się do etapu pełnego doświadczania świętej miłości, premy do Pana. Pisma Święte, takie jak Bhagavad Gita czy Bhagavatam, mogą dostarczyć podstawowej wiedzy, ale urzeczywistnienie czy duchowa realizacja może przyjść tylko ze spełnienia bhajanu. Czym jest bhajan? Gopala Tapani Upanishada stwierdza, że bhajan to rasa, czyli nektar, i poprzez praktykę bhajanu zawsze jest się zadowolonym. Ale obecnie odkrywam, że praktykujący bhakti jogę ludzie zaczęli bardziej doświadczać strachu, zaczęli bardziej się bać. Są przerażeni, ponieważ karzą siebie, nieustannie myśląc i wierząc, że są upadłymi duszami. Niektóre grupy religijne w ramach tradycji Gaudia posiadają swoje własne zrozumienie literatury duchowej tej tradycji, a ich instrukcje mogą prowadzić do życia w ciągłym niepokoju. Brakuje im tego błogiego nastroju, szczęścia, samego uroku praktyki bhakti jogi. Zauważyłem, że często ludzie są mechaniczni w swojej praktyce, zamiast być radośni. Należę do ortodoksyjnej rodziny, ale cieszę się, że nie jestem tutaj, aby strach przed piekłem i jego ogniem dominował w moim życiu. Samo oddanie jest bardzo złożonym tematem, a jednocześnie jest bardzo proste. Zależy to od tego, kto naucza i jak przyswaja się instrukcje. Filozofia Gaudia staje się teraz bardziej skomplikowana ze względu na różnorodne nauczanie różnych frakcji religijnych istniejących w ramach naszej tradycji. A kiedy nie ma prostego wyjaśnienia czegokolwiek, czuje się nieswojo. Przedstawione odpowiedzi są albo bardzo powierzchowne, albo bardzo złożone. Osobiście po zbadaniu i praktykowaniu nauk Gaudia Sampradai oraz po przeanalizowaniu ich w porównaniu z naukami różnych innych grup, doszedłem do wniosku, że filozofia Gaudia Sampradai jest łatwa, pełna szczęścia i nie należy jej się obawiać. Znałem wielu wielbicieli, którzy nie byli w stanie doświadczać rasy nawet po 20 i więcej latach praktyki. Praktykowali ponad 20 lat i nadal nie mogli mieć głębokiego uczucia miłości do Kryszny, ponieważ nie osiągnęli bhawy, czyli skrajnego stanu przywiązania do Pana. Nieustanny strach przed byciem upadłą duszą, grzeszną, zawładnął ich umysłami, a ten strach owinął i zamknął ich serca jak rosnącą winorośl. Ich jedynym postanowieniem było codzienne śpiewanie świętych imion przez określoną ilość rund. Oczywiście nikt nie może zaprzeczyć mocy świętego imienia, ale cokolwiek stało się z przekonaniem, że ktoś nie jest upadłą duszą w chwili, gdy otrzymuje łaskę mistrza duchowego i świętego imienia? Aspiranci duchowi są informowani, że przestrzegając zasad i przepisów mogą osiągnąć zaawansowane etapy oddania, czyli pewien zaawansowany stan na ścieżce bhakti. Niestety strach i lęk przed poczuciem nieczystości utrudnia rozwój bhawy. Nie ma już swobodnego przepływu, szczęścia, uczucia ani otwarcia serca. Serce, które nie może rozkwitnąć i rozszerzyć się, aby pomieścić więcej miłości, jedynie twardnieje przez lata. Dlatego intonowanie świętego imienia staje się czynnością wykonywaną mechanicznie.
Ci, którzy czują się upadłymi duszami, poddają się myśleniu, że spełnienie i urzeczywistnienie miłości do Pana jest poza ich zasięgiem, że możliwość Jego osiągnięcia nastąpi w odległej przyszłości lub nawet po śmierci. To nie jest definicja praktyki Gaudia. Filozofia Gaudia to nie tylko praktyka pewnych regulujących zasad. Samo przestrzeganie zewnętrznie zasad nie spowoduje rozkwitu kwiatu oddania w czyimś sercu. Praktyka Gaudia kładzie większy nacisk na praktykę emocjonalną zamiast na czysto fizyczną. Zewnętrzną, chociaż fizyczne zaangażowanie jest również konieczne. Ale bez użycia uczuć nie możemy wzrastać w sposób, który doprowadziłby nas do Manjari Bhavy, nastroju, który był praktykowany na ścieżce sadhany i który był nauczany przez naszych poprzednich acharyów, świętych nauczycieli. Tego związku emocjonalnego nie należy mylić z doczesnymi emocjami, które mogą być irracjonalne, nielogiczne i destabilizujące. Kiedy mówimy o naszych poprzednich acharyach, mówimy, że są oni wiecznymi sługami Boga, którzy wstąpili tutaj, aby jej nauczać, byli nitya siddhami lub przez swoją praktykę medytacyjną sadhanę, czyli bhajan, otrzymali cel tej praktyki, czyli o poziom Manjari Bhavy. Tak, niektórzy ludzie nadużywali tej praktyki, ale wciąż jest wiele przykładów wzniosłych dusz, które wskazały nam drogę poprzez kamienie milowe tej praktyki. Pokazywali swoim życiem i przykładem, jak należy praktykować i udowodnili nam, że filozofia Gaudia to nie jest jedynie sucha teoria, to błoga rzeczywistość tych nauk. Pewnego razu pewien wielbiciel przybył do Wryndawany w poszukiwaniu Pana i kiedy guru zalecił mu, aby przez 6 miesięcy wykonywał praktyki oddania w oparciu o instrukcje, wielbiciel ten podjął te praktyki i zaczął praktykować zgodnie z instrukcjami. Guru poprosił go, aby nie bał się. A w 4. miesiącu praktyki Pan wraz z Radharani i Gopi pojawił się przed nim w świątyni Radharamany, odbywając teatr boskiej sztuki. Kiedy ten wielbiciel podzielił się swoim doświadczeniem, powiedziano mu, aby nie przerywał swojej praktyki oddania, ponieważ doświadczenie to pokazało, że jest na właściwej ścieżce i we właściwym nastroju. Najważniejsze jest, aby dać ludziom instrukcje, jak reagować, kiedy pojawią się emocje i wyposażyć ich w środki do wykorzystania uczuć. Najważniejsze pytanie brzmi, jak możemy oferować ten skarb oddania względem Rady i Kryszny tym, którzy nie wiedzą o nim i tym, którzy są niewinni, w taki sposób, aby mogli go przyjąć. Niektóre organizacje religijne przywiązują większą wagę do zasad i przepisów zamiast do przekazywania nektaru płynącego z zabaw Rady i Kryszny, który tak bardzo smakowali ich mistrzowie duchowi. W życiu tworzymy połączenia poprzez uczucia i tak jest również w tym przypadku, gdy ktoś chce urzeczywistnić Pana. Nie jesteśmy systemami operacyjnymi, mechanicznymi stworzeniami, które funkcjonują jedynie poprzez wykonywanie poprawnej składni kodu. W ten sam sposób na ścieżce Bhakti Yogi nie możemy połączyć się z Radą i Kryszną jedynie poprzez przestrzeganie pewnych zasad. Dlatego czuję, że termin yoga, czyli połączenie, zmieniło swą nazwę na ścieżkę jogi zastraszenia. Należy zrozumieć, że zasady i przepisy są dobre, aby zaszczepić aspirantowi jakość żywiołu harmonii czy sattwa guny, ale większe znaczenie mają instrukcje, które prowadzą go do etapu czy poziomu bycia w stanie nirguna, bez cech i nieprzerwanej praktyki bhakti, czyli oddania. Oddanie osiąga się poprzez praktykę oddania, sadhanę bhakti, a nie wyłącznie poprzez kultywowanie sattwa guny. Nie znajdziesz w Bhagavatam informacji, że wielbiciele, którzy osiągnęli Madhurya Bhavę, czyli słodką, miłosną, ekstatyczne uczucie do Pana, przestrzegali określonych zasad i przepisów i z tego powodu osiągnęli ten stan. Każdy,
może zostać wielbicielem Kryszny i nie ma potrzeby osiągania poziomu sattwa guny poprzez praktykowanie pewnych zasad regulujących w nadziei na osiągnięcie rezultatów praktyki oddania, czyli bhawy i premy. W rzeczywistości znajdziemy przykłady, że nawet demony i zwierzęta były wielbicielami Kryszny. Nie ma takich opisów, że musieli najpierw przyjąć pewne przepisy i reguły, zanim święta pobożność zakwitła w ich sercach. W Bhagavatam znajdziemy takie stwierdzenie. W każdej epoce wiele żywych istot będących pod wpływem pasji i ignorancji znalazło się w towarzystwie moich wielbicieli. W ten sposób datiowie, rakszasowie, ptaki, bestie, gandarwowie, apsary, nagowie, sidhowie, czaranowie, guchjakowie, widyatharowie, jak też ludzie z niższych statusów, tacy jak kupcy, robotnicy, kobiety i słudzy, wszyscy oni osiągnęli moją siedzibę. Vritrasura, Prahlad Maharaj i inni podobni udali się do mojej siedziby dzięki towarzystwu bhaktów. Również przyszli do mnie Bali Maharaja, Vishaparva, Banasura, Sugriva, Maya, Vibhishana, Hanuman, Tuladhara, Gajendra, Drama Vyadha, Jatayu, Jambavan, Gopi z Vrindavany i żony braminów spełniających ofiary. Osoby wspomniane powyżej nie studiowały literatury wedyjskiej, nie wielbiły wielkich osobistości i nie podejmowały srogich pokut i wyrzeczeń. Osiągnęły mnie jedynie dzięki obcowaniu ze mną lub z moimi wielbicielami. Mieszkańcy Vrindavany, włączając gopi, krowy, nieruchome stworzenia jak bliźniacze drzewa Arjuna, zwierzęta, stworzenia z zahamowanym rozwojem jak krzewy, węże jak na przykład Kalija, wszystkie one uzyskały doskonałość życia dzięki niezachwianej miłości do mnie i ostatecznie osiągnęły mnie. Nawet jeśli ktoś z wielkim wysiłkiem praktykuje mistyczną jogę, filozoficzne spekulacje, rozdawanie jałmużny, śluby, wyrzeczenia, rytualistyczne ofiary, nauczanie wedyjskich mantr, studiowanie wed, czy wyrzeka się tego świata, nadal nie jest w stanie mnie osiągnąć. To wszystko mówi Kryszna do Udhawy w Bhagavatam w 11 pieśni, 12 rozdziale w wersetach od 3 do 9. Samo przestrzeganie zewnętrznego rytuału nie oznacza, że coś z tego sobie uświadomiłeś. Praktyka oddania opiera się na doświadczeniu. Jest wewnętrznym rozwojem. Bhagavata jest najdoskonalszym bhaktą. Jest najdoskonalszym stanem świadomości. W rzeczywistości bogini oddania Bhakti Devi osobiście ozdabia aspiranta dobrymi cechami, gdy ktoś przyjmuje jej schronienie, tak jak zrobiły to gopi i nasi poprzedni aczariowie. Same spełnianie zasad stwarzają uwarunkowanie. Sam Kryszna mówi, że tłumienie emocji nie czyni ścieżki oddania łatwiejszą. W rzeczywistości jest odwrotnie. Taka jest również konkluzja psychologii. Powinniśmy pozwolić aspirantom na małą dawkę ich drobnych przyjemności lub nawet mai. Wszystkie one znikną, gdy tylko wyższy smak będzie wystarczająco silny, aby zastąpić przyjemności materialne. Ten proces jest bardzo naturalny i wzrasta stopniowo. Jeśli potencjał strachu i zagrożenia jest zbyt wysoki, wzrasta również ryzyko zniszczenia rośliny oddania, czyli bhakti laty. Winorośl bhakti musi być wystarczająco silna i rozwinięta, aby zastąpić potrzebę doświadczania doczesnego szczęścia, spełnienia materialnych związków, uczestniczenia w ziemskich czynnościach i posiadania satysfakcjonującej tożsamości i treści życiowych, które są tymczasowe w swojej naturze. Narada Bhakti Sutrze, aforyzm 67 stwierdza: dopóki ktoś nie osiągnie oddania, nie powinien odrzucać dobrych, doczesnych czynności. Ale należy praktykować oddanie, wyrzekając się owoców tych działań. Zatem głupotą jest myślenie, że święta miłość nie może się zamanifestować, dopóki w sercu panuje materialne pożądanie. A nieinteligentnie jest wierzyć, że najpierw trzeba pokonać materialne pożądanie, zanim kwalifikuje się do podjęcia praktyki świętej miłości do Pana Kryszny. Ten najwyższy stopień oddania to Raganuga Bhakti. Czysta duchowa emocja miłości do Rady i Kryszny
na goloce Wryndawanie, ich wiecznej siedzibie. To oddanie jest czystą emocją i zaczyna się objawiać, gdy aspirant ma mocną wiarę w słuchanie o rasa lila pana Kryszny i Gopi. Chaitanya Mahaprabhu nazwał Bhagavatam nieskazitelnym pismem świętym. Tak więc, wątpiąc w jego słowa, zaprzecza się prawdzie przekazanej przez Krysznę. Krishna w Bhagavatam w 10 pieśni, 33 rozdziale, 39 wersecie stwierdza, że każdy, kto z pełną wiarą słucha opisów, które dotyczą zabaw pana z młodymi gopi dziewczętami zamieszkałymi we Wryndawanie, lub każdy, kto z pełną wiarą opisuje te czyny, osiągnie poziom czystej służby oddania przejawionej wobec pana. Taka postawa szybko przynosi spokój i pokonuje żądzę, która stanowi chorobę serca. Tutaj spróbuję uprościć i podsumować naszą praktykę Gaudiya. Innymi słowy, jaki nastrój jest niezbędny do osiągnięcia świętej miłości do Pana Kryszny, który jest najwyższym celem. Podążając śladami mieszkańców Wradży, można osiągnąć schronienie Pana Kryszny, tak stwierdza Chaitanya Charitamrita w Madhya Lili. We wspomnianym wyżej wersecie Chaitanya Mahaprabhu uczy prostej metody, dzięki której można rozpocząć podróż ścieżką oddania. Podążając śladami mieszkańców Wradży. W Brihat Bhagavatamricie Sanatana Goswami podał Udhavie sekwencję wielkich wielbicieli, którzy nie byli częścią Wradża Lili. Prahlada, Ambarish, Hanuman, Arjuna. Ilekroć podążamy śladami tych szlachetnych wielbicieli, podążamy ścieżką Vaidhi Bhakti i osiągamy Vaikunte, czyli siedzibę Vishnu, a nie Goloka Vrindavane. Nie można wejść do Wradża Lili praktykując Vaidhi Bhakti. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 8.226 stwierdza, w jaki sposób aspirant może przebywać w bliskich stosunkach z Kryszną. Taką doskonałość można osiągnąć jedynie dzięki spontanicznej miłości do Pana. Nie można otrzymać Kryszny na goloce Wryndawanie po prostu służąc Panu zgodnie z regulującymi zasadami pism świętych. Jaki jest nastrój Vajravasich lub nastrój poprzednich mistrzów duchowych wobec Kryszny? Ci aczariowie byli manjari, czyli służkami Radhy. Istnieją trzy rodzaje gopi. Ta, która ma ochotę służyć jedynie Panu Krysznie. Ta, która ma ochotę służyć zarówno Radharani, jak i Krysznie. I wreszcie ta, która ma ochotę służyć tylko Radharani. Ten trzeci typ gopi można dalej podzielić na dwa rodzaje. Sambhoga Chatmika i Tathadbhava Chatmika. Spośród nich, te gopi, Tathadbhava Chatmika, to manjari. Ozdabiają Radharani, aby przyciągnąć Krysznę i zmusić go, aby przyszedł i spędził z nią czas w miejscu spotkań zaaranżowanym przez te manjari, czyli gopi. Czerpią one niekończącą się przyjemność, jednocząc dwoje i stając się częścią boskiej gry pomiędzy Radharani i Kryszną. Manjari pomagają Radharani w spotkaniu z Kryszną bez żadnych ukrytych motywów lub korzyści dla siebie. W Murali Vilasie werset 6 mówi: Shri Rupa Manjari, Ananga Manjari i tak dalej są przywiązane i przyciągnięte do służby Radharani, są szczęśliwe błoskością boskiej pary. Co więcej, nie widzą nic innego poza tą służbą. Narottam Das Thakur opisuje ten sam nastrój w Wradży w swoim piśmie, mówiłem w Bhakti Prema Chandrika, wersety 52-55 w następujący sposób. Rupa Manjari, Rati Manjari, Lavanga Manjari, Manjulali i Rasa Manjari chętnie i z miłością służą Radharani, dostarczając jej piżmo i różne inne artykuły. Jestem zwolennikiem, uczniem wszystkich tych gopi Manjari. Będę im służył z wielką miłością. Zrozumiem całkowicie ich rozkazy, nawet jeśli zostaną sformułowane w swobodnych wskazówkach lub gestach.
Zanurzam się w zachwycie nad ich transcendentalnymi cnotami i pięknem. I szczerze je pokocham. Zawsze pozostanę w ich towarzystwie. Zanurzony w szczęściu służenia boskiej parze, otoczonej przez ich przyjaciółki gopi we Wrendawanie. Zrozumiem wskazówki gopi i biorąc czamarę i wachlarz, będę ochładzał boską parę, a potem umieszczę orzechy betelu w ich księżycowe usta. Rezultat praktyki sadhany Raganuga Bhakti jest silniejszy niż oddanie nasycone regulującymi zasadami. Wielbiciel praktykujący ścieżkę Raganugia zaczyna swoją praktykę oddania od uczucia. Stąd jego doświadczenie ma zupełnie inne znaczenie. Uczucie pochodzi z wnętrza i stopniowo objawia się na zewnątrz. Jest to doświadczenie, które w pełni należy do całej naszej osobowości. Jest to moc pochodząca z wnętrza. W przeciwieństwie do tego, praktykowanie zasad regulujących jest działaniem zewnętrznym, wykonywanym mechanicznie w nadziei, że uczucie się ujawni. Niekoniecznie tak się dzieje, chociaż w niektórych przypadkach może się to zdarzyć. Bardziej prawdopodobnym rezultatem tego zewnętrznego podejścia jest to, że działanie pozostaje na zewnątrz i nie pozwala na głębsze doświadczenie bhawy. Dlatego postęp na ścieżce zasad regulujących jest znacznie wolniejszy niż postęp na ścieżce Raganuga Bhakti. Ludzie czasem mówią, że praktykujący ścieżkę Raganuga Bhakti musi przestrzegać tych samych zasad, co w przypadku praktyki Vaidhi Bhakti. Nie może to być prawdą. W przeciwnym razie istnieje sugestia, że Raganuga Bhakti jest zależna od Vaidhi Bhakti i jest od niej gorsza. To nie jest prawdą. W pełni rozwiniętej praktyce w Raganuga Bhakti wykonywane są te same czynności, co w praktyce Vaidhi Bhakti w formie reguł i przepisów, np. wszystkie arati, szczegółowe i skomplikowane procedury ofiarowania pożywienia, aż włącznie do ofiarowania poprzez Manasa Sewę czy medytację Ashtaka i Alila, które odbywa się według ustalonego harmonogramu. Ale w czasie praktyki Manasa Sewa w Raganuga Bhakti nie jest spełniana jako zasady czy obowiązki, ale jako wewnętrzne pragnienie, które w naturalny sposób pochodzi z wewnętrznych uczuć. Na przykład Radha i Krishna muszą obudzić się w tym określonym czasie w Ashtakaliya Lila. W przeciwnym razie nie mogą dotrzeć do domu, zanim ich krewni się obudzą i nie dowiedzą się, że nie ma ich w swoich domach. Ten, kto pragnie usłyszeć o rozrywkach mieszkańców Wrażby i zadaje sobie pytanie, jak może uczestniczyć w tych rozrywkach, jest odpowiednim kandydatem do podjęcia praktyki Raganuga Bhakti. Z mojego doświadczenia wynika, że tematami tymi interesuje się wiele osób, zwłaszcza tych, którzy już podnieśli się z moralistycznej platformy religii i mentalnej koncepcji winy, kary i pokuty. Moralistyczni wielbiciele boją się rozmów z udziałem tematów o Vraja Lili, ponieważ podejrzewają, że mówca ma niemoralne nastawienie. Dlaczego się boją? Ich strach wynika jedynie z praktykowania regulowanej bhakti. Jaivadharma w rozdziale 21 stwierdza: zasady działające w Vaidhi Bhakti to strach, szacunek i cześć, podczas gdy jedyną zasadą w Ragatmika Bhakti jest chciwość w odniesieniu do Lila Kryszny. Dlatego wielbiciele powinni naprawdę kontemplować swoją praktykę. Ścieżka Chaitanya Mahaprabhu, ścieżka sześciu Goswami z Wrendawany, ścieżka wszystkich naszych acharyów, nasza ścieżka Gaudiya i moja ścieżka jest doświadczaniem wzniosłej błogości. Wszyscy zagorzali słudzy ideologii szybko napełniają wielbicieli strachem, sugerując, że jako karę utracą oddanie, chyba że będą ściśle przestrzegać zasad i przepisów. Nie powinniśmy zbyt pochopnie uważać się za grzesznych, nieczystych i upadłych, aby walczyć z tą nieczystością. Oddanie nie jest zależne od żadnych regulujących zasad. Bhakti przejawia się niezależnie, z własnej woli. W rozmowie pomiędzy Chaitanią a Ramananda Royem Chaitania stwierdza, że celem oddania nie jest pobożne, w sensie światowym, działanie. Pobożne zachowanie nie jest też warunkiem wstępnym do praktyki bhakti.
Chaitanya wielokrotnie w Chaitanya Charitamrita Vadilili mówi, ale po prostu przestrzegając takich regulujących zasad, nie można osiągnąć miłosnych uczuć bhaktów z Vraży. Poprzez przestrzeganie takich regulujących zasad nie można osiągnąć miłosnych uczuć bhaktów z Vraży. Tak więc należy naprawdę dokonać przewartościowania siebie, pytając, czy naprawdę przestrzega się nauk Chaitanya Mahaprabhu i doświadcza radości, jaką odczuwał Mahaprabhu i inni acharyowie. Czy praktykowana przez nas ścieżka lub procedura prowadzi do Raganuga Bhakti? Tłumienie emocji i wiara w siebie jako upadłą duszę, która nie jest godna osiągnięcia bhakti, innymi słowy praktykowanie jogi strachu, jest niepotrzebnym stawianiem ogromnej przeszkody na drodze do świętej miłości do Pana. Skompilowany na podstawie nauk Vaishnavachari Chandan Goswamiego czytał i mówił Krishna Kirtan Jai Jai Shri Radhe. Bhakti Kwadrans. Radhe 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 Sham Shri Radhe 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 Govinda Radhe Radhe.